Jesteśmy na seminariach uprawowych, tym razem w Poznaniu. Partnerem tegorocznych spotkań naszych, seminariów uprawowych, jest partnerem głównym, jest firma Inwigo, jest ze mną pan Marcin Bystroński. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Panie Marcinie, dużo się dzieje ostatnio w rolnictwie. Oczywiście huśtawka nawozowa to jedna rzecz, ale pojawiają się także wątpliwości, co będzie z rynkiem substancji czynnych, czy będą dostępne, czy przewiduje pan problemy z dostępnością. To znaczy, pytanie bardzo trudne, ponieważ główny dostawca substancji aktywnych jest dosyć mało przewidywalny w niektórych momentach, ale generalnie trzeba założyć, że takie problemy mogą być, zwłaszcza to może dotyczyć niektórych substancji aktywnych i generalnie raczej zalecałbym zaopatrzyć się wcześniej w środki ochrony roślin z dwóch powodów. Właśnie jest wynikający z tego, że mogą być problemy z dostępnością substancji aktywnych. A drugi temat jest taki, że jednak ceny rosną i te cenniki, które będą się pojawiały w trakcie sezonu w późniejszym okresie, no mogą być korygowane też do góry. To oczywiście wynika też z wzrostu cen ogólnie wszelakich towarów na rówki. Środków do produkcji rolnej ogólnie, dokładnie. Panie Marcinie, no miałam nadzieję na trochę więcej optymizmu, tymczasem jest on nieco taki, bym powiedziała, wyważony. Natomiast mam pytanie jedno, zasadnicze. Firma Inwigo w zasadzie co roku przyzwyczaiła nas do tego, że przed sezonem ma całą gamę nowości. Nie inaczej zapewne będzie w tym sezonie, chyba że się mylę. No nie, tutaj akurat pomyłki nie ma. Chciałbym powiedzieć o dwóch nowościach, które no, mamy już zarejestrowane te produkty, mamy już etykiety, więc one będą dostępne w roku 2022. I przede wszystkim pierwszy to jest produkt, to jest herbicyd kukurydziany Tudor. Jest to wieloskładnikowy herbicyd do zastosowań już nalistnych. Tutaj nikosulfuron, tifensulfuron i florasulam, czyli trzy substancje na chwasty jedno- i dwuliścienne. I to jest taka pierwsza nowość. I drugi to jest fungicyd zbożowy Protikon. Jest to już czysty protiokonazol, czyli do zastosowań w zbożach. Taką będziemy mieli etykietę. Także mówię, na dzień dzisiejszy te dwie nowości. Natomiast w trakcie sezonu, to wszystko zależy od tego, jak nam się uda w ministerstwie kolejne rejestracje załatwić, więc być może pojawią się też nowe produkty jeszcze. Mam pytanie odnośnie tego herbicydu kukurydzianego. Jaka jest zalecana dawka, czy w mieszaninie i w jakim terminie? Tak, Tudor, tak jak wspomniałem, typowo nalistny produkt, więc on ma rejestrację szeroką, bo to jest od 2 do 8 liścia. Natomiast my zalecamy go przede wszystkim w zabiegach wczesnopowschodowych, czy to jest taki drugi, trzeci liść kukurydzy. I optymalnym zabiegiem jest to mieszanina z czystym S-metalachlorem, czyli z naszym herbicydem Metos. I tu pół litra Tudor, pół litra Metos. Naprawdę to jest takie rozwiązanie, które testowaliśmy już na doświadczeniach. Zawsze wychodzi to naprawdę perfekcyjnie, więc generalnie głównie zalecamy ten herbicyd właśnie w takim układzie. Rozumiem. A jeżeli chodzi o czysty protiokonazol, to rozumiem jako bazę. Tak, z racji tego, że triazoli się robi coraz mniej na rynku, więc dlatego rejestrujemy czysty protiokonazol, ponieważ tutaj no, jest szansa, że jego życie jest jeszcze dosyć długie, mam nadzieję, więc dajemy możliwość stosowania właśnie tego wszechstronnego triazolu, który można w zabiegach i pierwszy, T1, T2 i T3 skutecznie stosować, po to, żeby właśnie go mieszać z innymi substancjami aktywnymi, chociażby z azoksystrobiną, ale również z innymi, wiadomo. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za obecność dzisiaj, no i czekamy na kolejne nowości. Dziękuję bardzo. Na pewno, jeżeli chodzi o Inwigo, temat jest dynamiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.